22 listopada 2018 roku to bardzo ważna data dla pracowników i pracodawców. W tym dniu bowiem mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów, które zmieniły zasady zawierania umów terminowych, jeżeli chodzi o pracowników. I te 33 miesiące jest to maksymalny czas trwania wszystkich umów terminowych. Po tym terminie, nawet w przypadku umów zawieranych chociażby na 5 czy 10 lat, taka umowa przekształca się niejako z automatu na umowę na czas nieokreślony. Umowa na czas nieokreślony jest to zdecydowanie bardziej stabilna forma zatrudnienia, jeżeli chodzi o pracowników, więc jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla pracowników, którzy do tej pory byli zatrudniani na podstawie umów terminowych, a z praktycznego punktu widzenia przydaje się chociażby przy zaciąganiu kredytów w banku, ponieważ w wielu przypadkach bank traktuje taką umowę na czas nieokreślony zdecydowanie lepiej niż umowę terminową. Należy również pamiętać, że w przypadku umowy bezterminowej pracodawca musi wypowiedzieć umowę o pracę z uzasadnieniem, w przeciwieństwie do umowy terminowej, gdzie takiego uzasadnienia podać nie musi. Zatem jest to dodatkowa ochrona pracownika, gdyż w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania takiej umowy może dochodzić swoich praw przed sądem.